Cześć, witam na kanale Przemo w terenie. Na wstępie chciałbym pozdrowić Przemka i Piotrka z kanału Szpajtech. Gratuluję 2000 subów. Nadzieję mam, że też kiedyś mi się uda. Na kanale Szpajtech powstał konkurs, w którym trzeba przedstawić swój element EDC. Ja na potrzeby tego filmu przedstawię wam Lettermana Riff. Jest to mój pierwszy multitool. Zapraszam. Zobaczmy teraz, co oferuje model Riff. Po otwarciu uzyskujemy duże, wygodne kombinerki, obcinacz do drutów, bardzo wygodny, po jednej stronie otwierasz do paczek, śrubokręt płaski mały, linijka, po drugiej stronie pilnik, otwierasz do konserw, jak i też otwierasz do butelek z kapslem. Śrubokręt krzyżak typu Philips oraz śrubokręt płaski duży. Tak wygląda multitool. Po złożeniu wszystkiego możemy jeszcze uzyskać nóż składany. Największą zaletą tego noża jest fakt, że jest blokowany. Dzięki temu przy prostych pracach nie ma dyskomfortu, że się zamknie, złoży. Spełnia swoją funkcję, tnie. Przyniosłem kilka pomocnych akcesorii, dzięki którym zobaczymy zastosowanie codzienne tego multitoola. Co można powiedzieć? Kombinerki, oprócz dokręcania jakichś nakrętek, śrub, może się przydać przy wyciąganiu czegoś z ogniska, czegoś nagrzanego. No tak, to każdy wie. Na deseczce przygotowałem kilka wkrętów. Pokażę, jak wygodna jest praca. Tak samo tym śrubokrętem w tym momencie krzyżak, jak i śrubokrętami płaskimi tak samo operujemy. Jakie to możemy mieć zastosowanie i przydatność? Przykładowo obluzowana śruba w pile. Niebezpiecznie, w chwili możemy dokręcić.
zamek chowamy do środka. Nie mam przy sobie żadnej paczki, ale testowałem, otwierałem paczkę kurierską, otwiera ostre. Zastosowania otwieracza do butelek nie będę tłumaczył, każdy wie, na przykładzie tej bezalkoholowej lemoniady. Przydatne na co dzień. I na orzeźwienie. Innym zastosowaniem codziennym śrubokrętów może być taka oto obejma, która się czasami często zdarza w samochodach. Będziemy w stanie czy wymienić, czy poprawić luźny wężyk, czy przewód. Często przewód od chłodnicy gdzieś uszczelnić. To pokazuje, że taki multitool może być przydatny przy lekkich pracach przy samochodzie. Nożyk ostry, na przykład jakbyśmy chcieli zrobić lejek. Lejek, aby dolać jakiś płynów na przykład w samochodzie. Jesteśmy w stanie teraz dolać jakiś płynów, nie rozlewając na boki. Pokazuje, że nóż jest ostry. Używam go już prawie rok. Nie. Odłóżmy na bok. Nie mam przy sobie żadnego innego składanego noża typu folder, tak aby móc porównać go. Przy sobie jedynie wziąłem morę i otwierasz do czołgów Schrader model 37. Całość otwarty jest mniej więcej wielkości jego ostrza. Wykorzystując krzesiwo, które mam wraz z nożem Schrader, zobaczymy, czy krzesie iskry. Tu jest takie fajne wcięcie na końcu ostrza. Zobaczmy. Poradzi sobie. Tak jak mówię, przy prostych pracach, jak znalazł. Zachęcam jeszcze do obejrzenia na koniec prezentacji ze zdjęciami.